z Ewangelii Świętego Jana z rozdziału 12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Patrzymy na Chrystusa, widzimy Jego życie. Ewangelia ukazuje nam, że było ono przepełnione codziennym obumieraniem. Nie oszczędzał siebie. Noce spędzone na modlitwie, odmawiał sobie czasu na sen, by rozmawiać z Ojcem na czuwaniu. Nie dojadał, nie miał czasu dla siebie, bo był cały zaangażowany w głoszenie dobrej nowiny. Owszem, Chrystus narażał się na krytykę i zniesławienia, by iść do człowieka, co potrzebuje ratunku. Niósł uzdrowienie chorym, karmił głodnych, niósł życie, sam obumierając. Być jak ziarno, co wpada w glebę i obumiera, to kochać. Tak kochał Jezus. Nie bał się kierować się w swoim życiu wolą Ojca. Nie bał się straty. My uczymy się kochać Boga, siebie, bliźnich taką miłością, jaką ukochał nas sam Bóg w Synu swoim, w Jezusie Chrystusie. Dziś jest uroczystość świętego Wojciecha, patrona Polski. Przypominamy sobie ziarno jego ofiary, która teraz wydaje plon wiary na naszej ziemi. Przypominamy sobie jego słowa z ostatnich chwil życia, jakie zanotował kronikarz. Święty Wojciech, stojąc naprzeciw Gaudentego i drugiego brata związanego, rzekł: bracia, nie smućcie się. Wiecie, że cierpimy to dla imienia Pana, którego doskonałość ponad wszystkie cnoty, piękność ponad wszelkie osoby, potęga niewypowiedziana, dobroć nadzwyczajna. Cóż bowiem mężniejszego, cóż piękniejszego nad poświęceniem miłego życia najmilszemu Jezusowi. Maryjo, Królowo Męczenników, Królowo Polski, Matko nasza, wypraszaj nam stałość w wierze i gotowość stania się ziarnem, co Chrystus rzuci w glebę tego świata. Prosimy o odwagę wiary dla nas wszystkich. Różaniec jest naszym tak dla Boga. Jest odważnym wyznawaniem wiary w Niego. Jest okazją do modlitwy za Ojczyznę, o trwanie w wierze, o niepodcinanie naszych chrześcijańskich korzeni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,